Dziękuję Panie Prezesie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Pysznia, prezes, trener, menadżer Koszykarskiego Klubu Sportowego Siarka Oddziału Tarnobrzeg. Mówcą dużym nie jestem, raczej jestem od pracy, a nie od mówienia. W kilku zdaniach mogę powiedzieć tak. Panie Przewodniczący, stanę szacunkiem dla Pana, ale ja 15 lat temu, zakładając klub, chodziłem po sklepach, prosiłem o 2 kilo mięsa, żeby zawodnicy mieli na obiad i zaczynałem, jak to się mówi, od zera. I Panie Przewodniczący, troszeczkę się denerwuję, bo pierwszy raz przed tym gremium mówię, Państwo telewizorzy na pewno będą oglądać. Zrobiłem coś od zera. Oczywiście przy pomocy Pana Prezydenta Dzielińskiego, Pana Prezydenta Mastalerza, dużo sympatyków prasy i techniki. I proszę Pana, dużo zespołów zostało zaproszonych do drugiej ligi, do pierwszej ligi, do ekstraklasy. My wszystko żeśmy zrobili sportowo. Za najniższe kwoty, jakie można to sobie wyobrazić. Pan sobie wyobraża, że my, awansując do pierwszej ligi, zostaliśmy rozwiązani. Założyłem autonomiczną sekcję koszykówki z panem Pańskim i w następnym sezonie żeśmy za grosze awansowali do pierwszej ligi. Powiedziałem tutaj w prasie, że grałem w reprezentacji, w ekstraklasie, za granicą i zrobię tutaj wszystko, żeby była ekstraklasa zawodowa dla takiego małego miasta. I Panie Przewodniczący, jeżeli Pan mówi, że pieniądze są wyrzucone w błoto, to ja ze skromnej swojej osoby mówię, że nie. Ponieważ Pan mówi jakieś tam coś tego, ale ja Panu Prezydentowi przekazałem. Przekazywałem Panu Prezydentowi Mastalerzowi tyle lat, że jest firma w lidze zawodowej, która wartość medialna, nie wiem, czy Pan to rozumie, wycenia wartość miasta Tarnobrzeg, nie klubu, co sezon jest wyceniona na potem 8 milionów złotych. Tyle by musiało miasto włożyć, jeżeli chciałoby się reklamować. Sama transmisja, która była tylko jedna w tym roku, była wartość ponad 200 tysięcy złotych. Więc proszę Państwa, mówienie, że są pieniądze wyrzucane w błoto, to ja się nie zgadzam. Ponieważ, nie wiem kto z Państwa, ale ja od początku klubu robię to za darmo. Mało tego, włożyłem jeszcze kilkaset tysięcy swoich. Pierwszy raz mogę to publicznie powiedzieć. Bo wysłuchując to wszystko, wie Pan, zepsuć się, moje słowo zawsze mówię tak, zepsuć to jest łatwo. Góra z górą się nie zejdzie. Ale kiedyś człowiek z człowiekiem tak. I może być taka sytuacja, że może być odwrotnie. Więc ja Pana grzecznie proszę, że proszę tego, to co tyle ludzi zrobiło, praktycznie za darmo. I moja skromna osoba, gdzie budżet nas jest taki, jaki jest, gdybyśmy mieli ze 100 tysięcy więcej, dużo mało, dla jednych dużo, dla drugich mało, to byśmy Johnsona nie oddali. A wygrywaliśmy z zespołami, z mistrzami Polski, co mają budżety po 8-9 milionów. To proszę Państwa, czy to jest dobra robota, czy to jest zła robota? Bo ja uważam, że za 100 zł, jeżeli rywalizuję z kimś, co ma miliony i ja mu ustaję, no to mi się wydaje, że to jest dobra praca. Także ja Państwa proszę, jako radny, zagłosujcie na tak i na koniec, przepraszam, że tak trochę się zacinam, bo mówię, mówcą nie jestem raczej. Raczej do prasy to bardziej mi to wychodzi. Jest inwestor w Penningę. Są prowadzone rozmowy, że jest bardzo duża szansa, że będzie sponsor strategiczny. Ale jest tylko warunek jeden sponsora. Ekstraklasa. Pan jest prawdopodobnie z PiS-u. Ja rozmawiałem z panem marszałkiem, który też deklarował pomoc, bo jest uchwała Urzędu Wojewódzkiego, że zespoły, które grają tylko w ekstraklasie, zostaną wspomagane finansowo
i jestem w pierwszym tygodniu czerwca umówiony z dyrektorem departamentu po osobistej rozmowie z panem marszałkiem i też dostaniemy kilkadziesiąt tysięcy pomocy, tysięcy, ale tylko zespół z ekstraklasy. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte linie nie wchodzą w rachunek. Także proszę Państwa, abstrahując wszystko, ekstraklasa jest tańsza od pierwszej ligi. Tak jak pan radny mnie zapytał, w pierwszej lidze, jeżeli mogę Państwu powiedzieć, mogą grać tylko Polacy. Abstrahując, Polacy windują wysokie ceny. I w piłce nożnej, i w innych dyscyplinach, w ping-pongu tak samo, bo to nie gra się za 2-3 tysiące, nie oszukujmy się. A ze względu na to, że Amerykanie, jest ich bardzo dużo, tak jak Chińczyków, Koreańczyków, ping-ponga, te ceny idą w dół, przez to ceny spadają. I na koniec, proszę Państwa, grał nas taki Karnowski, Przemek. Jako w lidze, jako seniora, grał tylko w Tarnobrzegu. Teraz na uczelniach wszystkich, gdzie jest czołowym zawodnikiem w Stanach, miał już propozycję na NBA. Odrzucił ją, najprawdopodobniej od przyszłego roku przyjmie propozycję grania w NBA. Był tam na 20 turnieju w drafcie. W CV mu patrzę. Proszę sobie wejść i zobaczyć. Siarka Tarnobrzeg jest w stanie. Siarka Tarnobrzeg będzie w NBA przez kilka lat. Jak ktoś sobie zdaje sprawę, no to jest niewymierne. Tak jak tu Państwo niektórzy powiedzieli, kulturę to też jest sytuacja niewymierna. I sport jest niewymierny. No piłkarze pukają, proszę Państwa, 3-4 lata do pierwszej ligi i co? No bo stadion, ale ile my kosztujemy? No hala jest, dobrze, że nie leci woda, parkiet jest, dwa kosze są, para trampy. Ludzi przychodzi dużo, podałem Państwu, to jest kilkanaście tysięcy rocznie, a kilkanaście tysięcy rocznie, jak ja się orientuję, to jest prawie od 1/4 mieszkańców Tarnobrzega. To ma jadę młodzież iść na piwo, na to, na tamto. Przegrywaliśmy ze Stalową Wolą, przegrywaliśmy z innymi, a teraz nasi chłopcy zdobyli 5. miejsce w Polsce, 4. miejsce w Polsce. Wychodzimy we wszystkich grupach na zewnątrz, do półfinałów, do finałów Mistrzostw Polski. W tym roku grupa Szczucińskiego nie przegrała żadnego meczu w rozgrywkach swoich, aż dopiero w półfinale, kilkoma punktami jechąc do finału. Rozegrała około 40 meczów wygrywając. Ci chłopcy mają wzorce. Wy może niektórzy Państwo nie wiecie. Ale ci młodzi chłopcy przychodzą na trening i rozmawiają z zawodnikami, i rozmawiają z Amerykanami, abstrahując już się po angielsku. Mali chłopcy po 8-10 lat na treningi do mnie przychodzą. I proszę Państwa, na koniec, ja to robię za darmo. Ja robię pasję dla ludzi w Tarnobrzegu. A my, ja tu siedząc, jestem raz w roku na sesji. Czasami pewnej rzeczy nie rozumiem, dobrze, że nie jestem w polityce. Bo ja, proszę Państwa, robię to dla mieszkańców Tarnobrzega. Dla mieszkańców, jeszcze raz mówię, Tarnobrzega. A nie dla siebie. Nigdy nie prosiłem o żadne sprawy swoje prywatne. Nigdy nie prosiłem. Żyję z czego innego, dokładam swoje pieniądze, będąc trenerem za darmo, będąc prezesem za darmo, będąc menadżerem za darmo, wszędzie jeżdżąc za darmo, wykładając swoje pieniądze. Pierwszy raz to oficjalnie mówię po 15 latach, bo po prostu jestem niektórymi słowami zdumiony. Bo chciałbym, panie przewodniczący, zobaczyć. Ja za darmo 4 lata i pan za darmo 4 lata. Wie pan, ja do pana nie mam pretensji. Tylko troszeczkę pan przedstawia zły. Po prostu źle, bo pan mówi wyrzucone w błoto. Jak wyrzucone w błoto? Jak wyrzucone w błoto? Ponad 8 milionów wartość miasta musiałoby wydać. A my mówimy o 500 tysiąca. Proszę pana, ja chodzę, pukam wszędzie. Ja wiem, co to jest złotówka. Jak ja mam wydać, to ja patrzę 4 razy. Bo tych pieniędzy nie ma. Że załatwiłem transport za darmo. Że to załatwiłem za darmo. Że to się wszystko przelicza. A to nie jest 2 miliony. Bo 2 miliony to jest brutto, 2-3 odciąga. Więc ludziom trzeba pewne rzeczy wytłumaczyć. A wracając do pana, panie radny, jakby mnie zaproszono na komisję, to ja bym chętnie przyszedł. Ale ja niczym. U pana prezydenta Mastalerza zaproszono mnie raz, drugi, trzeci. Proszę bardzo, wszystko.
Wie pan, ja nie mam nic do ukrycia. U mnie wszystko jest czyste. Skarbówka, ZUS, zawodnicy, inne rzeczy. Ja jestem osobowo jedną. Bo miałem kiedyś zarząd. 7 osób. 5 osób. Jak był problem, wszyscy uciekali. Dostawałem ja, jeden. I jestem dalej jeden. Spółka powstała tylko dlatego, bo taki jest wymóg linii zawodowej. No stowarzyszenie dalej by było. Wymóg linii zawodowej musi być spółka akcji. I też nie miałem nikt wyłożyć pieniędzy, gdzie trzeba wyłożyć było 100 tysięcy. Ja swoje wyłożyłem 80, żeby klub dalej istniał. I mówię, nie panie przewodniczący, bo to, bo tamto. Ja pana pierwszy raz widzę, przepraszam bardzo. I ja się z panem nie zgadzam. Bo jeszcze raz mówię, troszeczkę się trzęsę, zdenerwowałem. Ale ja 15 lat robię za darmo i ja chodziłem, prosiłem po 2 kilo mięsa dla zawodników. Nie wiem, czy ktoś tutaj się poniżał do tego. Ja się nie wstydzę roboty. Ja plakaty otworzę. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że pomożecie mi. Pan radny mi to...